Cześć, witam ponownie na kanale regeneratywnie.pl. Dzisiaj chciałam Wam trochę powiedzieć o korekcji racic u owiec i tym samym też u kóz, bo to właściwie jest to samo. Niestety nie używam w tym filmie żadnej specjalistycznej terminologii. Zrobiłam ten film przy okazji łapania jednego z tryczków, więc po prostu mówię po ludzku, jak to wygląda. Nie pamiętam, jakie są nazwy, nie przygotowywałam się do tego filmu, więc jeśli potrzebujecie jakiejś fachowej nomenklatury, to niestety tutaj jej nie znajdziecie. Zapraszam do odcinka. Cześć. Mamy tutaj uciekiniera, a ponieważ udało się go złapać, to za karę będzie naszym modelem do korekcji racic. Słuchajcie, dużo ludzi z Was się pyta, czy ktoś może przyjechać i skorygować racicę mojej owcy czy mojej kozie, a tak naprawdę to jest bardzo trudne, bardzo proste i trudno coś zepsuć. I zobaczcie, to jest młody baranek, on ma tam 4 czy 4,5 miesiąca, więc te jego raciczki tutaj nie są specjalnie przerośnięte, ale skorygowałam jedną na szybko. Ja tego nigdy nie robiłam z nikim, kto się na tym zna, więc może nie jest to zrobione idealnie, ale pomyślałam, że Wam pokażę, na co trzeba zwrócić uwagę i o co właściwie chodzi w tych racicach, żebyście mogli to robić sami w domu. To, czego ja aktualnie używam, bo mam pod ręką, to zobaczcie, są takie nożyczki kuchenne, w Kauflandzie kupiłam, 13 zł kosztowały. I tak, przycięłam tutaj te racice i zobaczcie, jak wygląda taka racica. Tu ma podeszwę, to jest podeszwa, tutaj są piętki. No i tutaj mamy róg. I co właściwie rośnie w takiej raciczce? Słuchajcie, raciczka jest taka, jak my byśmy paznokieć wzięli tak. Czyli to, co przyrasta nam, ta ściana tutaj racicy i ona rośnie sobie w dół. I rośnie nie tylko tu, ale wszędzie naokoło, łącznie z tą piętką, tak? Czyli, ale moglibyśmy porównać to, że to, co jest tutaj połączone z podeszwą, to jest nasza różowa część paznokcia, a to, co poza podeszwę wychodzi, czyli zobaczcie, tutaj na przykład jest taki, tutaj widać, tu jest taka krawędź, to jest ta nasza biała część paznokcia, którą my też sobie przycinamy. Jeśli przycinacie racicę i przycinacie je równo z podeszwą, to właściwie nie ma szans, żeby zrobić coś źle, ale jeśli zaczniecie przycinać tą racicę po skosie, to możecie trafić na to połączenie ściany z podeszwą i to będzie tak, jakby byście sobie dużo za krótko przycięli paznokieć i taka owca czy koza może zacząć kuleć, bo to jest po prostu nieprzyjemne, jak ona chodzi, to jest bardzo taka podrażniona część. I może mi się uda, nie wiem, czy mi się uda, żeby... O, Harry mi przytrzyma, dzięki, tak jak teraz tu. Zobaczcie, postaram się widzieć. Tu ta jest przycięta, ta jest nieprzycięta. I teraz zobaczcie, mam nadzieję, że będzie z tej perspektywy to widać, to zrobię. I tak, piętka, jeżeli macie wątpliwości, to zawsze zamkniętą częścią sekatora możecie tutaj sobie powyciągać brudki. Zobaczcie, tu jest trochę brudu i od razu widzicie, gdzie ta część racicy jest luźna. I tam, gdzie ona jest luźna, ją po prostu sobie przycinacie, tak jak swój paznokieć. Te racice wbrew pozorom nie są takie twarde wcale. I zobaczcie, tutaj czubeczek można zawsze trochę przyciąć. I tak jak mówię, jeśli macie wątpliwości, to wyciągacie sobie ten brud i przycinacie końcówkę tylko tam, gdzie ta końcówka jest pusta w środku, tak? Czyli są tylko ta ścianka i tu nic nie ma. I wtedy już widzicie, gdzie dokładnie możecie sobie... Sorry, bo tak robię, żeby było widać, więc może to jest trochę niewygodnie. Ale widzicie, gdzie... Jak macie wątpliwości, to lepiej zostawić za dużo niż przyciąć za krótko. Tu zobaczcie, już część tego rogu zaczęła odchodzić i tak sobie przycinacie. Nie będę już tego robić do końca, żeby, bo to właściwie niewiele zmienia, ale niech spojrzę, widać wszystko tak. Ale spokojnie sobie, brud się zwykle zbiera tu i brud się zbiera tu pod tą piętką. Zobaczcie, tutaj jest trochę brudu i to sobie spokojnie można przyciąć. Ja często zostawiam tutaj ten milimetr czy dwa tej piętki, żeby nie przyciąć za krótko, też nie wiem, gdzie dokładnie ona rośnie, ale takie coś. I zobaczcie, to jest już, myślę, wystarczająco fajnie przycięta racica. Można tu od środka jeszcze, bo od środka też rosną. Ona z każdej strony rośnie tak, jak nasz paznokieć. Zobaczmy tutaj jeszcze, czy on nam da... Dobra, nie kop. Tutaj mamy tą racicę i specjalnie jej nie oczyściłam wcześniej, jest ok. Tutaj zobaczcie, jest trochę piasku, ciach, ciach. Tu sobie możemy
wyciągnąć i widać wszystko, że tutaj jest troszkę do przycięcia, tutaj i tu, ale ta jakość racicy jest właściwie, tak naprawdę z taką racicą nic nie trzeba robić. Taka owca chodząc sobie takie narośla spokojnie zetrze sama, zużyje, ale jakbyście chcieli mieć idealny pedikur u owiec, no to można to sobie skrócić i na koniec zostanie Wam taka właśnie raciczka, pokażę Wam jeszcze raz. Tak, czyli w skrócie obcinamy, no, Wasze nożyce czy też jakieś inne sekatory muszą być ułożone równolegle do podeszwy i wtedy tak naprawdę jesteście bezpieczni. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film choć trochę pomoże Wam we własnoręcznej korekcji racic u owiec i u kóz. Przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że wygląda na to, że będę rozpoczynała, tworzę taki projekt spotkań regeneratywnych. Będą to spotkania co 2 tygodnie online, które będą częściowo tematyczne, a częściowo będzie to takie luźne spotkanie. Przez pierwszą godzinę będziemy omawiać jakiś konkretny temat regeneratywny, a w drugiej godzinie już będzie takie bardziej luźne spotkanie towarzyskie, regeneratywne. Jeśli bylibyście czymś takim zainteresowani, to myślę, że większość informacji będę wrzucać na naszą grupę regeneratywną na Facebooku, którą możecie znaleźć tutaj w linku poniżej, ale przy okazji będę też na pewno informować o tym i na newsletterze, który możecie znaleźć na stronie www.regeneratywnie.pl. Tam jak się zapiszecie na newsletter, to będziecie dostawać ode mnie regularne maile, więc jeśli czujecie się osamotnieni w swoim byciu rolnikiem regeneratywnym, jeśli chcecie z kimś pogadać, kto jest tak samo świrnięty jak Wy, to zapraszam. I to by było na tyle. Dziękuję, że ze mną jesteście. Trzymajcie się. Cześć!